se ti jedna sprawa opowiem ciekawo, tej kazet. No, no. Która dziedzina na Orawie jest najstarsza? Która dziedzina na... Ja to, poczekaj, ja to wiedział. Tak. No, to... Nie, a nie tu Podwilk ziemiaństwo? Podwilk. No Podwilk, w ziemiaństwie pierwsze ci bo... Nie koniecznie ziemiaństwo. No, ja dużo wiem, wiecie, i do ten... Wiem, ale nie ziemiaństwo, bo tu ten doleński cmentarz, ten tu. Doleński, aha. Tak, wiesz, bo... Nie będziemy gadać, ale to trzeba udowodnić. Tak, tak. No przyszło i jest pomnik postawiony z roku 844. 844. Nie 1800, ale 844. Musimy tam iść. W którym miejscu on jest? Jako jest ksiądz, czekaj pochowany. No idziecie go zaraz troszkę w prawo, bo nie ma krzyża, bo jest czaszka. Wiesz? Jako trupia czaszka na tym. I ja że nie ma szpeca, co by łódce to, w jakim to języku jest napisane. Bo to te... jest na początku napisane komp anaszena. I to węgierski. No węgierski, ale dalej jest tam pisane inaczej. Jest troszeczkę to, bo to chodzą teraz różni, no i to badali, to jest tak. Troszkę jest do ten robowali, dodropowali, ale tam jest. I byli tacy zaś, co odmalowali, no ale to taką farbą, to jest na kamień, wiesz, no. Zwykły kamień i ta cały ten pomnik jest z kamienia wykuty. Gmina Zabunki dostała pieniądze, żeby żydowski cmentarz oprawić. A to ja wiedział, że to Żyd się jakiś ich trafił. Nie, ja tu kroję post przy świętej Annie, wiesz? No nie, poczekaj, nie, ja tu krowy poseł przejąza. Idzie do góry taka pani, no i zaczepiła mnie i panie, gdzie tu jest Kirkut? Kirkut. No powiedzę, kazet, no to ja to pierwsze słowo usłyszałem. No pierwszy raz. No. Pierwszy raz. Jest, no. No. No i ja go tam, pani, to musicie gadać takim chłopskim językiem, bo może to gadać naukowo, ale gadać takim chłopskim no językiem. No i prosto. Hej. A ona się potem pyta, że żydowski cmentarz, no, no to jest. No i go tam idźcie tu prosto i tam liście, idźcie tak po tym cmentarzu, a tak troszkę do tyłu, no to tam uwidzicie te pomniki, no i tam są napisy. Ale poseł ku świętej Annie krowy pasz, z dumą Sasowym byli na wycieczce, wiesz, dzieci z nauczycielkami. I przyszły te dzieci, no i przyszły ja krowy, siedział przy krowach, no i no i nic jak nie robił. I one mi gadały tak, panie szanowny, ale piękny widok to u was. Wiesz, no bo widno dalej. A, pięknie widno. No, i to jest Zubrzyce widno. Ja często przychodzę. Słowacy widno dwie roski. Wiesz? No, no wiem. A jacki jest jasno i nie ma mgły, pięknie. No i też się mnie pytało ten Kirkut, no ale ja już wiedział, wiesz? No i one pójdźmy na ten cmenter zaglądać. No ja poszedł z nimi, ale krowy niedaleko, no i tu niedaleko, poszedł. No i, no ale to jest wszystko po hebrajsku, co pisane.